Siema, ten film to moja reakcja z wczorajszej walki Najmana z Don Casio z Fame MMA. Niestety walki samej nie mogę pokazać, także musicie sobie sami albo zobaczyć, albo już widzieliście, mam nadzieję na żywo, albo nie wiem czy mam nadzieję, bo to chyba raczej była nieprzyjemność. Ale no, pisało do mnie parę osób, żebym wstawił reakcję, bo nie wszyscy na live oglądali sobie ze mną walkę, także wstawiam. Siema. Live. Być może w ostatniej walce on nigdy nie skończy się lać za takie siano. Porypało kogoś? Za takie siano i przegrane walki po co on ma skończyć? Przecież praktycznie bez obrażeń wychodzi z tych walk. Chłop dostaje gonga, kładzie się, mówi, że przegrał. Zgarnia 500 000 i wypieprza na Hawaje. Dwie walki temu Najman miał skończyć? Najman miał skończyć w dupę. Chyba po walce z Pudzianem. A wiesz kiedy to było? 10 lat temu chyba. Najman 17 lat temu zapowiedział koniec? Ale jak w boksie Najman przegra, ja pierdziele! Boże, jak on po tym nie skończy kariery! O mój Boże! Członem kłopoty Najmana? Za co walkę są w dupę i co walkę dostaje coraz więcej siana. Walka, na którą w sumie czekałem, szczerze wam powiem. Także no, mam nadzieję, że będą gigadymy. Powiem tak, z jednej strony jak Casio przegra, to straci, wydaje mi się, że nawet więcej niż Najman, bo po Najmanie się nikt nie spodziewa, że on wygra, tak naprawdę. A Najman i tak przecież dostanie siana za następną walkę jeszcze więcej. No jakby Najman wygrał, byłoby śmieszne. Ale no, wydaje mi się, że mała szansa, naprawdę. No dawaj tą walkę, bo nie wytrzymię. Jak Najman wygląda, ja pierdzielę ty. Nie mogę uwierzyć, skąd oni go wzięli. Dobra, go, dawaj, dymy! Najman, jaki zdenerwowany! Jakby Częstochowy bronił, ja pieprzę! Ty, ale gongi Najman dostaje, aż lata po sali! Jezu, dobrze, bałem się, że przerwią. Dobrze, że nie przerwali walki. Ale debils! Najman? Ty, według mnie Najmana nie powinni już do Fame MMA brać, bo to jest serio, to jest pieprzone, co on robi. On specjalnie to zrobił, żeby go nie znokautował Casio. On specjalnie to zrobił, żeby nie dostać bęcków. Przysięgam ci, że on specjalnie to zrobił. Frajer pieprzony. Co za śmieć. Ale to jest szmaciarskie. Ale to było frajerskie. Ja pierdzielę, ty, nie powinni go do tego brać już. No sorry, to było tak frajerskie, że ja pierwszy nie powinien go nigdzie już brać. Niech wypieprza do domu starców, frajer. No serio, no to było tak frajerskie zachowanie. Przecież on w dupę swoją główną karierę miał w boksie. I zamiast się bić, to obala i kopie? I to ma nie być ustawione? Specjalnie to zrobił, żeby nie dostać. Co to w dupę miało być? Ale to było szmaciarskie. Ja pierwszy. No gdzie on wypieprza? Bierz go i się zapytaj, co on odpieprzył. Ty, nie mogę, niech mi siany zwracają za tą pieprzoną galę, bo to było frajerstwo. Pieprzone w dupę, następną galę albo spiracę, albo mi siany oddajecie, pieprzeńcy. No nie wytrzymam. Naprawdę. Przecież specjalnie na tą walkę wydałem te pieniądze, inne miałem w dupie. Siano mi oddawać, albo na już nigdy tego gówna nie kupię, będę to piracił. No nie wytrzymam. Ty, mogło tak być. Całą stawkę swoją garzę pieprzył na tego? Ale pieprzona walka. Jaki rewanż, jak chłop zrobi to samo, zgarnie milion. Nie powinni go już nigdy na tą galę wziąć, bo tak frajerstwo. Ty, powinni nie wypłacić mu garzy Najmanowi, masz rację. Powinni tak zrobić. No bo to było pieprzone złamanie zasad w tak frajerski sposób. Nie no, według mnie Najmanowi powinni zabrać to co mu dali, a jak nie dali jeszcze, to w ogóle nie wypłacić. Ja mam nadzieję, że albo mu dadzą, no nie wiem, cokolwiek. No weź Boxdel to uratuj, coś powiedz. Nie wiem, ty, to mnie tak by wytrąciło z równowagi, przysięgam ci. Dawaj, mów, że mu siano nie dajecie. Dobra, albo mu zabieracie siano, albo mi oddawaj! Dobra, albo zabieracie siano Najmanowi za walkę, albo mi oddawajcie, ty, bo będę piracił każdą galę pieprzoną. Każdą galę kupowałem do tej pory, ale takie frajerstwo, że no nie mogę. Kasę mu zabrać i na pieski przeznaczyć, jest. Serio, no pieprzone to jest.
No jest tak pieprzony, że no nie mogę. No serio, w dupę. Nie, jak on... No nie mogą mu dać żadnej walki już, no nie mogą. Ty, Najmon, ty. Leci bronić Częstochowy, a nie ma honoru, żeby się napieprzać uczciwie. Tylko specjalnie przegrał, żeby nie dostać w łeb. No w dupę to jest smutne. W dupę rycerz. Chyba w dupę Ortalionu pieprzony. Powie, że mu się pomyliło? Chłopcie, no przysięgam ci, że chłop się bał, że przegra walkę w swojej głównej dyscyplinie, czyli boksie, i specjalnie się podłożył pod dyskwalifikację, żeby nie było, że przegrał w boksie frajer. Powinien mu sianu zabrać, chłopie, i jeszcze komornika, że mu dom zajął. No nie wiem, ja refunduję to pay-per-view, jeżeli nie zabiorą mu garzy. Ma być w dupę jutro oświadczenie, że garzy mu zabierają i luj. Przemyśl drugą stronę. Jaką drugą stronę? Była walka w boksie, chłop kopie, ty przewraca. Co tu przemyśleć? Co ja mam tu przemyśleć? No dokładnie, i to chłop, co głównie w boksie walczył całą karierę. I kopie, przewraca. Jak oceniam zachowanie Najmana? Od 20 minut pieprzę, jakie to jest frajerstwo pieprzone. I że albo mu zabiorą siano, albo robię refunda, już nigdy w dupę tej gali nie kupię. No przysięgam ci. W dupę, że nie wytrzymam. Już wolę na ruskich stronach niż wspierać galę, która za takie frajerstwo pozwala, ty. Jeszcze płaci chłopu pewnie z 500 000 zł albo ze 200-300 koła. No nie wiem, ile mu zapłacili, pewnie w Luisiana. To był przecież main event prawie, że no większość ludzi kupiło dla tej walki, wydaje mi się, niż dla Dubiela. No naprawdę. Także za takie frajerstwo albo karają chłopa całą garzą zabieraniem, albo niech zwracają pay per view, albo nie wiem, cokolwiek. No ale rozumiesz, że to jest frajerstwo. No chłop, który wielki, honorowy rycerz broni kościoła. Potem takie coś robi. Nie wiem, już lepsze by było, żeby powiedział, że ma kontuzję jeden dzień wcześniej. No ale w sumie tyle lat jest w sporcie Najman i pokazał właśnie, ile ta jego kariera w dupę sportowa znaczy. Dupę tyle, co ta walka. Przysięgam ci. No chłop leje worki treningowe przez 10 lat w boksie, co mają 0,18, a potem przychodzi główna walka, najważniejsza w jego karierze, licząc po Pudzianie, i chłop co robi? Kopie w boksie i obala. Ja pieprzę, nie, chyba obalił ze starym flaszkę przed tą walką, żeby coś takiego odpieprzyć. No mówię ci, w dupę, że no nie mogę wytrzymać. On specjalnie to zrobił, bo jakby boks się przegrał, to wszystkie jego słowa, które gada przez 15 lat w MMA, by nic nie znaczyły. Specjalnie to zrobił, żeby nie było, że boks się przegrał i tyle. No to ja kupiłem w pay-per-view, powiem wam szczerze, i tą galę specjalnie dla tej walki. No, walka Dubiela mnie interesuje, bo to są amatorzy, którzy pewnie... No nie będzie dymów za bardzo, albo skończy się w minutę, albo będzie trwać całość, będzie nuda. Wiadomo, no też okej, walka do obejrzenia, może być ciekawy, ale no dla tej walki oglądałem. Ogólnie na Betkliku były kursy, że typu, że Najman wykona przynajmniej jedno kopnięcie i że obali, więc pewnie siano postawił, bo wiedział, że nie wygra. Ty, jeżeli tak było, że serio postawił na to, że obali i że kopnie i zakończy sobie karierę teraz, ty, z dodatkowym milionem na koncie. Nie, nie powinni jakoś dojść do tego, że to Najman obstawiał i w dupę, no nie wypłacić tego. Hej, z tej strony Marcin Najman, piszę do skonta mojego kolegi. Trochę mnie poniosło, przyćpałem trochę przed walką, myślałem, że cały czas bronię Jasnej Góry. O kurde, coś w tym jest. Chłop myślał, że barbarzyńcy najechali ty miasto Boga. Nie mogę. Jakby Najman oświadczył, że siano oddaje, Najman to według mnie już nie musi się w ogóle wypowiadać. Najlepiej jakby w ogóle mu nawet nie dali nic powiedzieć. Bo nie chcę nawet słuchać. Serio. Bajka normalna, powiem ci, nawet gorzej. Była... Walka Najmana była gorsza niż zakończenie w Grze o Tron nawet. No nic. Liczę, tak jak na to, co mówiłem, że Najman zostanie dojechany za to i luj. Jaka była stawka na to, że kopnie nogą a Najman? Znaczy, że kopnie po prostu. 4? Spora w sumie. Chociaż nie aż tak duża, no bo... Jednak chyba wierzyli w to, że kopnie, bo... No takie coś w zwykłej walce, że ktoś kopnie kogoś w boksie, to pewnie to by, no nie wiem, miało 3 razy tyle. W sensie w zwykłej, ale no widać, że wierzyli, że Najman coś odpieprzy. Wyobraź sobie walkę, nie wiem, jakąś zwykłą. Dwóch bokserów się napieprza. Jest... No nie ma czegoś takiego raczej w zwykłej walce, że można obstawić, że ktoś kogoś kopnie.
Fem MMA na Instagramie coś napisało? Można było się pożegnać z Oktagonem inaczej, ale Marcin Najman postanowił zrobić to w najgorszym stylu, jak można sobie wyobrazić. Nie dajcie się przekonać, że pan Najman, że pana Najmana poniosły nerwy. Pięściarz nie sprowadza do parteru w walce bokserskiej, jeżeli nie ma tego w planach. Tu nie zadziałał żaden instynkt, to była zwykła ucieczka od walki. Tak pisze Fame MMA jak coś. Tak jak Marcin Najman zapowiadał, to była jego ostatnia walka w Fame MMA, na pewno. Dodatkowo wobec niego, jak i jego trenera, który zaatakował Cassiusza, zostaną wyciągnięte konsekwencje. Niedługo wydamy stosowne oświadczenie. A, dobrze, mam nadzieję, że garza będzie zabrana? Co najmniej. Jak się da więcej, to więcej. Ty, to jest oficjalne? Nie wierzę, że to jest oficjalne. Tak? Nie wiem, ta walka Najmana na według mnie naprawdę idealnie podsumowuje całą jego w dupę karierę. No mówię ci, iluj. Najman wyprowadzi przynajmniej jedno kopnięcie. 4. Najman przegra przez kontuzję. 2,5. Powiem wam szczerze, tak, to co mówiłem tuż przed walką, że według mnie jakby Najman nawet przegrał w boksie, to dużo ludzi by to nie zaskoczyło i to byłoby jakby bardziej już honorowe, czy jakkolwiek by to powiedzieć, no nie nazwać, bo widać, że on i tak żadnego tego honoru nie ma, więc to nie ma znaczenia. Ale no lepsze by to było, jakby przegrał po prostu i by i tak dużo nie stracił, bo każdy myślał i tak, że on przegra. To, że on sobie tam gadał, że 50 lat trenuje boks i silniejszy niż Sangoku, to kogo to w dupę interesuje, jak on to walkę tak gada. No co, to co zrobił, to jest już naprawdę. Fajnie, bo jakby to było prawdziwe. To do Najmana odpowiedź. Najman sam do siebie mówi. W sensie samemu sobie radę daje. Weź jakieś 20 metrów od ściany. Rozpędź się i pierdolnij głową ściany. I wtedy może oprzytomniejesz. Ciekawe, czy by pomogło. A jest! Potraktowałem go tak, jak on moją rodzinę. Czekajcie, popatrzę komentarze, boję się trochę je pokazać. Najman napisał, że potraktował go jak rodzinę i ma 570 polubień pod tym. A ktoś napisał, ty jesteś idiotą i ma 600. Czyli więcej niż jego post. Fajne. A, bo Don Cassie coś tam jakieś, nie wiem dokładnie co on zrobił, widzę, że jakieś pomówienia na Najmana, nie wiem na co chodzi. Don obsraniec zniszczył prawie jego rodzinę, bo powiedział, że Najman miał romans z Godlewską. To ta rodzina silne więzi ma w takim razie, jak losowy chłop z internetu może tak rodzinę zniszczyć i tap, i już nie ma. Teraz to tylko rodzina. Fajny memik. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę...